Michalek, krótka opinia twoja na temat tego meczu. Mecz przegrany. Mecz przegrany na wyjeździe z bardzo dobrą drużyną, która zdobyła dwie bramki więcej od nas. Wykorzystała dwa nasze błędy. Na analizę za bardzo nie ma czasu, bo już gramy we wtorek, a to dobrze dla nas, bo będziemy mogli szlifować dalej to, co trener nam wpaja od tygodnia i potrzebujemy cierpliwości, chociaż to trudno w tym momencie. Oto trudno w tym momencie na pewno oczekiwać od kibiców przede wszystkim i od tutaj całej społeczności Korony Kielce, ale naprawdę nam się chce, naprawdę będziemy walczyć o ten klub, będziemy w każdym meczu dawać siebie wszystko i naprawdę potrzebujemy cierpliwości, treningu, pracy i cieszymy się, że jest już mecz we wtorek i pokażemy się na pewno z lepszej strony. Potrzebujecie też czasu? To jest, myślę, że równe z cierpliwością czas, więc na pewno na wnioski jeszcze przyjdzie czas. A twoje 15 minut dzisiaj na Facebooku, jak się oceniasz? Nie mówmy o mnie, mówmy o drużynie, bo tutaj budujemy od tygodnia po prostu zespół, a na indywidualność będziemy patrzeć po sezonie. Trener o tobie powiedział na konferencji, że troszkę otworzyłeś mu oczy swoimi zagraniami, swoim strzałem, że to było pozytywne z jego strony, chyba też dobrze. Znaczy widzimy, że z tymi strzałami, kurczę, jest problem na tych spotkaniach, dlatego z ławki na pewno to tu łatwiej zobaczyć i zanalizować też przeciwnika. Bo znalazłem się w tych sytuacjach, ale na pewno mogłem pierwszą sytuację przynajmniej lepiej dograć do Urosza, ale no to są decyzje meczowe. No z każdym meczem, czy to w rezerwach, czy tutaj w Ekstraklasie, będziemy, każdy z nas nabierał pewności siebie i te założenia nowe, które są, bo są nowe oczywiście, będziemy zupełnie inaczej grali niż poprzednio. Będziemy myślę z czasem grać coraz lepiej, rozumieć się i to przyniesie efekty, bo osobiście pomysł na grę mi się podoba, ale trzeba cierpliwości i cierpliwość, no, to jest naprawdę słowo klucz, myślę, że dla całej tutaj Korony Kielce.